Elo wszystkim, Retro Sektor kłania się z tej strony. Dzisiaj ciąg dalszy gamingowego zbieractwa. W planie mamy Unreclamów King i do przejrzenia są trzy pełne reklamowy gier. Tak oto się to mniej więcej prezentuje. Po brzegi wypełnione reklamowy grami. I mam nadzieję, że w miarę sprawnie nam to pójdzie, bo naprawdę jest tego sporo. I prawdopodobnie się tu za chwilę tak zawalimy tym wszystkim. Ale dobra, rzućmy okiem na to, co my tutaj mamy. Pierwsza reklamowa to British Heart Foundation Charity Shop, gdzie od czasu do czasu też można coś ciekawego wyłapać. No i udało się wyłapać naprawdę kilka ciekawych tytułów, z tym, że nie jestem w stanie już, wiecie, powiedzieć co, gdzie i za ile wyłapałem. Również byłem na wycieczce w Lincoln i tam po prostu napatoczyłem się na kolejny retro shop, tak więc no to też ostatnio odnoszę takie wrażenie, że po prostu jestem prześladowany przez to retro. Gdzie jadę, tam coś się nawinie. Pierwszą grą, którą mamy pod ręką, to Colin McRae Rally 2005 od Codemasters, komplecik. Akurat jest to ostatni brakujący element, jeśli chodzi o moją kolekcję Colinów na konsolę PlayStation 2. Fajnie, że to w końcu trafiło do mnie i widzę, że po screenach naprawdę genialnie się to prezentuje, no ale jak to będzie w praktyce, to już będzie trzeba zagrać i ocenić. Kolejną grą jest The Thing, wydane przez Konami. Ciekawe. No film, powiem wam, że mnie rozwalił, jak tam oglądałem to na początku lat 90. No, a czy gra jest dobra? Też będzie trzeba się o tym przekonać na własnej skórze, ale widzę, że jest krwawo. O, jest krwawo. Może klimat będzie fajnie zachowany. Nigdy wcześniej właśnie też w to nie grałem. Orphan notowany 10 na 10, ale pytanie, czy na pewno, czy w ogóle to pudełko jest z tej gry, ponieważ nigdy wcześniej o tej grze nie słyszałem. Również komplecik. Latamy jakimś gostkiem i w coś naparzamy. Tu są szkielety, a tam jakaś latająca bestia. Ciekawe. Od Activision. No, okładka prezentuje się przepięknie, wręcz bajecznie. Zobaczcie tego gostka, jak tu walczy z jakimś demonem czy smokiem. No, bardzo ładnie się to prezentuje, Orphan. Ciekawe, czy tytuł będzie godny uwagi. Crash Bandicoot, również wydawcą jest Konami. O tyle ciekawe. No. W platynce nie przeszkadza mi to. Jak najbardziej mi to nie przeszkadza. Fajnie, że jest komplecik i to udało mi się wyłapać właśnie w tym charity shopie British Heart Foundation za zaledwie 2 funty. Rewelacyjna cena i też rewelacyjna gierka. Okej, jedziemy dalej. Na Wii Tony Hawk Shred Big Air. Tu mamy połączenie, można by powiedzieć, dwóch gier: jazdy na deskorolce oraz snowboardu. I można wykorzystać sobie ten kontroler skateboardingowy. Nie mam jeszcze tej deski, ale na pewno z czasem wpadnie. Czy to gdzieś tam się nabędzie na eBayu, w Ceksie, czy może wybiega na Carbudzie. Zostało to zakupione za 50 pensów. No moim zdaniem się opłaciło. Jestem wielkim wielbicielem skateboardingu już od najmłodszych lat. Summoner. Pierwszą część, nie, drugą część już mam, tak więc pierwsza część właśnie to był też brakujący element. Fajnie, że to wpadło. Nawet tytuł mi podchodzi. Age of Empires, część druga, też wyrwany w Cash Converter za funta. Spoko cena, jak na komplecik w dobrym stanie, czemu nie? I jeszcze w żadną strategię nie grałem na PlayStation 2, to będzie pierwsza. Wiecie co, to będziemy może układać sobie tu na dole gdzieś. O. Ratchet Clank Locked and Load. W sumie już jestem tak utracony
mentalnie w tych wydaniach Ratcheta, że ciężko jest mi ogarnąć, której części jeszcze nie mam. Chyba było z 5 wydań, z 5, może z 6 nawet tych Ratchetów. Będę musiał to sobie sprawdzić, a też jakiś czas temu właśnie robiłem sobie takie małe rozeznanie, ile jeszcze gier na konsolę PlayStation 2, ilu gier jeszcze mi brakuje w takiej mojej kolekcji, jeśli chodzi o te gry, na których najbardziej mi zależy. I wyszło, że gdzieś około 60 tytułów, tylko wiecie, no ciężko to wszystko spamiętać. Hot Wheels World Race. No też ciekawa ścigałka może być. Mi się wydaje. Skarbudu Rage Racer. Niestety nie ma instrukcji. Tu też chyba powinna być jeszcze druga płyta z jakimś demkiem. Ale co tam. Grunt, że właśnie wpadło to w dobrej cenie, w dobrym stanie. Rogue Spear. Tom Clancy. Również nigdy nie ogrywałem tej gry. W sumie jakoś to w tych latach, koniec lat 90. czy też początek lat 2000. Jakoś to mi przeleciało. I w sumie nie jestem w stanie powiedzieć, czy tytuł dobry, czy nie, ale za taki pieniądz, jak to się wyrywa te gry na Karbudzie, to warto było się w to zaopatrzyć. Krok, kultowy krok. Jeszcze dwójeczkę warto byłoby sobie załatwić. Tu zauważyłem, że na tej instrukcji jest wybrakowany srebrny podkład. Dokładnie pod tym napisem PlayStation Platinum. Czyżby im brakło farby? Ciekawe, ponieważ na tej platynce jest to srebrne. Jakiś mały błąd się tutaj wkradł. Najprawdopodobniej brakło im tej apli. Dobra. Resident Evil. Pierwsze wydanie na PlayStation 1. No też troszeczkę w takim zdewastowanym stanie. Ale to tam się nabyło za jakieś 50 pensów. Się opłaciło, pomimo że tego, że już mam tą grę, to zgarnąłem. Zawsze można dokonać jakiejś małej wymianki. Ktoś może chcieć, komuś może brakować płyty, okładki czy coś. Wiecie, zawsze można zrobić jakąś wymiankę. Udało się wyłapać mi kontroler Rockandy, którego będę mógł sobie wykorzystać. Xboxa nie mam, 360. Wieki temu się tego pozbyłem, ale kontroler przyda mi się na przykład pod Raspberry Pi. W pełni sprawne, miałem już okazję to sobie sprawdzić. Bardzo fajny kontroler, to się przyda. Co tu jeszcze mamy z osprzętu? Już jedną taką zabaweczkę mam pod SNES-a. Konwerter regionalny i to też będzie można tam z kimś może z czasem się wymienić czy coś. To już na taką wymiankę, jak coś jest Resident Evil i ten konwerter. Regionalny, tak więc można odpalać sobie gry na przykład, które były wydane na SNES-a w Japonii, czy też w Stanach, na palowskiej konsoli oczywiście. Jeśli chodzi o jakieś wymianki czy coś, również mam na peceta wyłapanego Tomb Raidera. Premier Collection, Golden Mask, dwójeczka Tomb Raider. Jak to się otwiera, bo nawet nie wiem, czy tu jest komplecik, czy też nie. Ale rzućmy na to okiem. Aha, nie ma instrukcji. Ale jest płytka i z tego, co mi się wydaje, płytka jest w stanie idealnym. A nie, to są dwie płytki. One są w stanie idealnym. Praktycznie ani jednej ryski. Nie wiem, czy w ogóle to było ogrywane. A, instrukcja jest tutaj. No, to wszystko jasne. No to mamy praktycznie komplecik. To też nie kolekcjonuję gier na PC, to teraz mi się tutaj wszystko wali. Tak więc to jest na jakąś wymiankę, może z czasem z kimś się będzie można wymienić. Tu jest uwalony lekko róg i z tej strony również. Ale ogólnie stan nie najgorszy. Płytki bez jakichkolwiek rys. Tu to dajemy.
Również tam się wyhaczyło za jakiegoś funta kolejnego Big Boxa na peceta i jest to Mortal Kombat 3. Już w trochę lepszym stanie jest to pudełko, bym określił. A co jest w środku? Zobaczmy. Jest płytka. Stan. Pozwólcie, że zerknę. No nawet. Jakieś użytkowanie niewielkie było, ale stan bardzo dobry i dość obszerna instrukcja. To też pójdzie na jakąś wymiankę. Akurat to mi się nie przyda. Ten Mortal. Z gier na peceta jeszcze mamy Cannon Fodder, który też prawdopodobnie pójdzie na wymiankę. Płytka w stanie idealnym. Wow. I jest już jeszcze tutaj jakaś wkładka, instrukcja. A mniejsza o to. I są również kody, które posłużą do odpalenia tej gry na jakimś retro pececie. Na czym to można było odpalić? Rzućmy okiem. 486DX. No. No niezły sprzęcior. Ja miałem kiedyś 386. Chyba, o ile dobrze pamiętam. Coś na PlayStation 3. Beyond Two Souls. To już miałem okazję sobie ograć, jak tylko ta gra została wydana. Nabyłem to w dzień premiery. No i rewelka. Później sprzedałem to wraz z konsolą, ale jak widać, gra wróciła do mnie. Na całe szczęście. Też za dobry pieniądz. Co my tutaj mamy? The House of the Dead, część 3. Rewelka. Kurde, jaka gruba instrukcja. W dobrym stanie. No, odkąd trafił do mnie ten Xbox, ten kloc, od tamtego czasu zbieram sobie gry na pod tą konsolę i już niebawem będzie rok, jak ta konsola do mnie trafiła. I prawdopodobnie w tą pierwszą rocznicę zrobimy sobie przegląd wszystkich gier na klasycznego Xboxa, które udało mi się dotychczas zebrać. Tak więc myślę, że będzie tam już około 20, może 30 gier. Tak więc rzucimy sobie na to okiem. I prawdopodobnie jakoś koniec grudnia, początek stycznia, jakoś tak to będzie miało miejsce. Projekt Zero, część 2. Również wpadło. Rewelka. Wiem, że na Wii został wydany remake, który oczywiście o wiele, wiele lepiej wygląda. Ale nie wiem, czy klimat jest lepszy w tej wersji na Wii. Dobra, co tutaj mamy? Sama płytka, Crash Bandicoot, część 3 na PlayStation 1. W sumie też nie potrzebuję, ponieważ tę grę mam. Można to jakoś tam sobie kiedyś wymienić. W Charity Shopie za 25 pensów wyłapałem sobie 3 gry na konsolę PlayStation 1. I mamy tak. Jackie Chan, Standmaster, komplecik w dobrym stanie. Bardzo ciekawy tytuł. Dość taka fajnie utrzymana naparzanka chodzona. Mamy Jackiego. Tu jest jakieś Vegas Casino, również komplecik. Za 25 pensów, kurde, to jak za darmo. I Actua Golf 3. Nawet nie wiedziałem, że było aż tyle części tego Actua Golf. No Actua Soccer były 3 części. Actua Golf. Może kiedyś się skuszę i to sprawdzę. Okej, lecimy z drugą reklamową. Ta jest chyba troszeczkę bardziej pojemniejsza. I mówię wam, zaraz tu będzie normalnie takie zestawienie, że wow. Okej. Na DVD Street Fighter Alpha The Movie. Anime. Jeszcze nie miałem okazji sobie tego zobaczyć, ale zapowiada się to naprawdę
interesująco. Wyrwałem to na Carbudzie za jakieś 20 pensów. Zobaczmy, co tutaj mamy. Street Fighter Alpha. Postacie. Jakieś wprowadzenie. I chapterki. Wydane przez Manga. To są jeszcze inne wydania. O, jest Akira. Ghost in the Shell. Co jeszcze mamy? Ninja Scroll. Street Fighter 2 też było. O, tu możecie zobaczyć. Też było takie anime. Go-Go. No. Nawet trochę tego było wydane. Ciekawe, który to był w ogóle rok. W którym to zostało wydane roku? Oczywiście Capcom zajął się produkcją. 99. No, to ma już to trochę lat. Prawie 20 lat na karku. Dobra, z gier. Najwięcej będzie prawdopodobnie gier na PlayStation 2, z tego co widzę. Tak, na PlayStation 2, ponieważ na tej konsoli obecnie najbardziej się koncentruję. Need for Speed Most Wanted Black Edition. Dwie płytki. Dość ciekawe wydanie. Ojciec chrzestny. Wersja limitowana w steelbooku. Również są dwie płytki. Co tu jeszcze mamy? Tradycyjnie instrukcja jest. Rodzina. Corleone i mapa miasta. O, coś takiego. Spoksik. Jeszcze Scarface'a chciałbym dorwać właśnie w tej edycji limitowanej. Na Mega CD, pod Sega Mega Drive, Mega CD, Road Avenger. Dość zdewastowany jest ten boksik, popękany, części są utracone, ale co najważniejsze jest płytka, instrukcja, komplecik się zachował. No tu też jest niezłe pęknięcie, wybrakowanie i tu jeszcze było popękane. No nie wiem, co się z tym działo, ale wygląda to masakrycznie. To będzie trzeba kiedyś sobie sprawdzić. Odpalimy to może. Final Fantasy, część pierwsza. To jest remake oczywiście na PSP. Bardzo ciekawie się to prezentuje. I w sumie mam ochotę sobie w to pograć. Dalej Steelbook Resident Evil 4. Tu chyba też jest komplecik. Zobaczmy, co tutaj mamy. Instrukcja. Tradycyjnie. I tu mamy jakiś Official Limited Edition Mini Guide. A, czyli przewodnik. No, fajnie się to prezentuje. Opisy chapterów, mapka. Znajdźki. Ej, no spoko. Tak to można grać. Chociaż do Residenta 4 nie jest to wymagany taki przewodnik, czy też opis, solucja. Ale prezentuje się to bajecznie. Ok. Dalej, co my tu mamy? Dead or Alive Ultimate, część pierwsza. Tu już można było grać sobie online. I również jest część druga, no ale niestety nie było. Taka oto cena, 2 funty. Też w jakimś charity shopie to było wyrwane. Pod Wii Mario Power Tennis. Również komplecik. Mam nadzieję, że będzie fajny. Tu mamy Wormsy. Też z jakiegoś charity shopu. Worms 4. Rewelacyjny stan. Fight Club. Też prawdopodobnie na podstawie filmu. Tak, dokładnie. Kolejny tytuł to Scooby-Doo Nights of 100 Frights. 99 pensów. No, tyle można płacić za gry. A też wiem, że tych Scooby-Doo było chyba z 5 albo 6 części wydanych na PlayStation 2 i jedna jest tam cholernie droga.
Jedna jest niestety cholernie droga. Na peceta wyrwane za trójaka mamy Final Fantasy część 8. Cztery płytki, wszystko w idealnym stanie. Niestety nie ma żadnej instrukcji. I prawdopodobnie to też pójdzie na jakąś wymiankę z kimś kiedyś. Wiecie, jak się coś kiedyś ugada czy coś, to się wymieni. Tu mamy Sonic Heroes na platynce. Luzik, bluzik, może być. Evil Twin, to udało mi się wyrwać właśnie jak byłem w Lincoln, zwiedzić sobie miasto z dziewczyną i tam napatoczyliśmy się na ten retro shop i prawdopodobnie jak coś uda mi się poskładać z materiału, jaki tam nagrałem, tak dość taką szybką ręką, to wrzucę na kanał, będzie można sobie zobaczyć. Evil Twin, cholernie zależało mi na tej grze i udało się to wyrwać za ile? 3 funty, o ile dobrze pamiętam. Wild Nine, za jakiegoś funta to się wyrwało, również interesujący tytuł. Tu była jakaś oferta promocyjna, w zależności jaki był napis na tej kartce, można było zdobyć jakiś prezent. A Wild Nine Tattoo, o, ja bym wygrał tatuaż. Taka była promocja na tę grę. A coś mi tu nie... A, siedzi. Dobra. Myślałem, czy coś wyskoczyło. Worms, co tutaj mamy? Forts Undersiege. 99 pensów. Kolejne Wormsy na Xboxa. Crimson Skies, również wyrwane w tym retro shopie. No, w to naprawdę jest ochota pograć. Prezentuje się to na screenach rewelacyjnie i też oglądałem sobie gameplaye, tak więc jak najbardziej konkreciarski tytuł. Teraz mamy wypasiony tytuł, nie? Barbie Horse Adventures Riding Camp. Koszt 4 funty, niestety nie ma instrukcji. Płytka jest popisana. Było to własnością Wigan Leisure and Culture Trust. Prawdopodobnie jakiś charity shop. Nie wiem dlaczego ta gra jest tak cholernie droga, jakby chciał się to zakupić gdzieś tam na eBayu, w Ceksie czy też na Allegro. No cena jest schorowana jak na tytuł z Barbie. No ale co, wpadło, no to niech jest. Okej, okay, kolejną grą mamy tutaj coś na klasycznego X-kloca, Mad Dash Racing. Wyrwane za funta. Wyłącznie wydane na Xboxa, spoko, instrukcja, wszystko ładnie, pięknie. To jest jakaś speedrunówka. Te postacie ganiają się po jakichś trasach, z tego co można wywnioskować. No ciekawe, ciekawe. Okładka przepiękna. Warto było się, myślę, na to skusić. Teraz mamy Jeremy McGrath, Supercross World. Zbieram wszystkie motokrosówki, jakie zostały wydane na konsolę PlayStation 2 i tutaj oto wpadła kolejna. Zapowiada się fajnie. Uwielbiam motokrosy i też fajnie się to ogrywa. Teraz mamy jakiegoś Huntera Wayward. Ciekawe, czy to będzie fajne. Pewnie jakiś hack and slash. No cóż, będzie trzeba to kiedyś sprawdzić. W każdym razie jest coś takiego. Kolejną grą jest Metal Slug część 4, co udało mi się wyrwać w tym retro shopie. O. Praktycznie ostatni brakujący element, jeśli chodzi o wydania Metal Slug. To znaczy tak, nie mam Metal Slug Anthology na PlayStation 2, ale mam na Wii i na PSP, tak więc po co mi kolejna antologia. Na PS2 właśnie zależało mi na części 3, 4 i 5 w tych poszczególnych wydaniach. Jeszcze tu coś mamy. Kolejne Wormsy na klasycznego X-kloca. Też za funta. Spox 3D. Teraz mamy jakieś Mojo. Coś w stylu gry
logiczno-zręcznościowej. Jakieś zbijanie kulek. Czy też kwadracików. Ciekawe, co to będzie. Jakieś zbijanie kostek. O. Enthusia Professional Racing. Jest to jeden z nielicznych tytułów wydanych przez Konami, jeśli chodzi o ścigałki. No trafiło się to, w końcu to mi się trafiło. Konami tutaj wydaje mi się, że chciało troszeczkę zrobić grę pod Gran Turismo. Być może im się udało, być może im się nie udało. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tym tytułem. Wiedziałem tylko tyle, że to zostało wydane przez Konami i to jest naprawdę jedna z nielicznych ścigałek, takich już wiecie, konkreciarskich od Konami. No musieli sobie zrobić przerwę między jakąś Castlevanią czy też Metal Gear Solid i wydusili ten tytuł. Spoko, będzie trzeba to sobie sprawdzić. I tu jest jeszcze jedna ostatnia gra, Dracula 2 The Last Sanctuary. Dwie płytki, instrukcja i to zostało wyrwane w Cash Converter za 1,5 funta. Dobra cena, dobry stan, Spox. I została jeszcze jedna taka pomniejsza reklamowa. No ale mamy tutaj stos gier. I tu też mamy wyłapane szpargały gdzieś tam na karbudach. Taka malutka reklamowa. Tak, za 1,5 funta udało mi się zakupić grę Grandia na PlayStation 1. Nigdy w to nie grałem. Wiedziałem, że jest taka gra. I też na PlayStation 2 była wydana druga część, ale również nie mam. Ale jest ta gra na mojej liście. No co, zapowiada się ciekawie. Warto to będzie na pewno sobie sprawdzić. Grandia, stan idealny. Gościwo miałem więcej gier na PS1, ale w sumie tylko ten jeden tytuł mnie tam zainteresował. I w sumie myślę, że to był najlepszy łup, jeśli chodzi o kolekcję gier tej babki na karbudzie. Coś udało się w końcu również i wyrwać na Nintendo 64. Super Mario 64 mamy. Jest Star Wars Rogue Squadron. I jeszcze u tego gościa na karbudzie wyrwałem trzecią grę, którą jest Battle for Naboo. Spoko. I gość skasował, chciał za to dwie dychy, ale skasował 15. Udało się utargować 5 funtów. Myślę, że się opłaciło, w szczególności Mario 64 jest cholernie wartościową grą i też ten Battle for Naboo. Nie wiem dlaczego jest tak strasznie droga, ale wiecie, tak się toczy rynek gier. Toczy się swoimi prawami. Na DS-a skromniutki Spider-Man Ultimate. Udało się to wyłapać. Ogólnie nie zbieram gier na DS, ale czasami można sobie coś sprawdzić. W sumie zależałoby mi jedynie na Castlevaniach, jakie zostały wydane pod DS-a. Tu jeszcze jest gdzieś chyba jedna gra. Tak, jest jeszcze jedna gra, którą wyrwałem w tym retro shopie w Lincoln. Na Game Boya F1 Race. To tam kosztowały te gry na Game Boya. Po 2 funty były, po 3 funty i po 4 funty. Akurat najbardziej zależało mi na tej kultowej ścigałce. Ponieważ kiedyś właśnie miałem okazję sobie to ogrywać. I ostatni chyba najlepszy łup, co udało mi się wyłapać, to PSP Slim and Light model 3003. To jest ta super odtłuszczona już wersja PSP. I tak, w środku mamy tradycyjnie zasilacz. Jest papierologia, konsolka w stanie idealnym. Jeszcze jest jakiś papier. Tak, może to sobie damy. O. Coś od Nintendo, ale to prawdopodobnie nie powinno tu być. To jeszcze pamięta czasy Wii U. I co my tu jeszcze mamy? A, kontroler
To jest GameCube'a. 3DS. No, jakimś cudem to się tutaj znalazło. Papierologia, co my tutaj mamy ciekawego. Safety and support. Coś takiego jest. PlayStation Network. Opis. I tu jeszcze jest jakaś pierdółka. No, konsola w stanie idealnej, idealnym praktycznie mówiąc. Nie była zbytnio ogrywana. Wszystko ładnie, pięknie i na chodzie. Tak więc, no to jest wyryw, powiem wam. Właśnie zależało mi na tym modelu, ponieważ jest tak. Najbardziej odtłuszczony, cieniutki. I też można sobie oczywiście podpiąć kabelek pod telewizor i ogrywać gry na dużym ekranie. No i w sumie tyle z tego wszystkiego udało się wyłapać. Jakby co, jakby ktoś na przykład... Jak ktoś mieszka w UK i byłby zainteresowany jakąś wymianką, czy wiecie, coś takiego, to do wymianki z mojej strony leci tak. Final Fantasy 8, Mortal Kombat 3, druga gra na peceta, trzecia gra na peceta, czwarta gra na peceta, Cannon Fodder. Co ja tu jeszcze mówiłem? Ten konwerter regionalny dla SNES-a jest pod wymiankę. Płytka Crash 3 na PlayStation 1 i ten nieco zdewastowany Resident, ale płytka śmiga. Płytka śmiga, tak więc jak coś, tyle szpargałów mam na wymianę. Okej, ja się powolutku będę żegnać. Muszę cały ten bajzel teraz posprzątać. No burdelioza jest niezła. Burdelioza jest masakryczna. I w sumie na koniec powiem jeszcze tylko tyle, że być może jak coś uda mi się z tego retro shopu z Lincoln jakiś materiał sensowniejszy poskładać. Może nie będę gadać, może tylko tak to zaprezentuję, będzie można sobie to zobaczyć. To zobaczycie, jak prezentuje się tam ten sklep. Z tego, co zauważyłem, to każde większe miasto ma swój retro shop i też od czasu do czasu na pewno warto sobie do tych sklepików zajrzeć. No a co do tego, co tu widzicie, tego łabadaństwa, to prawdopodobnie już jest taki ostatni konkretny rzut, jeśli chodzi o wyrywanie szpargałów na karbudach, bo teraz ten sezon się już kończy. Będzie jesień, zima, to już będzie taki martwy sezon, więc raczej nie ma za bardzo na co liczyć. Ale to wszystko, co tutaj udało się ostatnio wybiegać, no to robi wrażenie i teraz tylko gdzie to wszystko podziać. Muszę wymyślić jakiś regałek nowy postawić czy coś. Ale dobra, to już problem jest na mojej głowie. Ja się żegnam, wy się trzymajcie, na razie.